Pierwszą piosenkę, którą pamiętam, śpiewała mi moja pani wychowawczyni w przedszkolu. Ja miałam wtedy prawdopodobnie 4 lata i to była taka piosenka. Grande, grande, italiane, cowboy, cowboy, ja, si signore, spenita, aj, 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 Montana, okej, okay, Montana, savai, Montana, to w Ameryce dla cowboy raj. Ale najlepsza była zwrotka. Gdy w Montanie słonko wstanie rano, raniutko, to kowboje robią napad cicho, cichutko i szeryfa w swym łóżeczku związują, a dolary z jego kasy rabują. Taką oto melodię pamiętam z dzieciństwa. Oczywiście miałam Bon Jovi'ego, Tina Turner, Michaela Jacksona, bo to były takie zespoły i tacy wykonawcy, których się wtedy słuchało. Ja nigdy nie gustowałam w żadnych mocnych brzmieniach. Mocne brzmienie przyszło do mnie wraz z upływem czasu. Natomiast ja jestem absolutną fanką popu. Uwielbiam. Moja rodzina nie ma tradycji muzycznych. Nikt z mojej rodziny nie pobierał nauk w szkołach muzycznych. Mój tata miał taki krótki epizod w swoim życiu młodym. Uczęszczał przez rok do szkoły baletowej do Gdańska, ale go szybko stamtąd wywalili, chociaż był piekielnie zdolny, ale był też bardzo niegrzeczny. Natomiast później już nic z tym nie zrobił dalej. A w mojej rodzinie tradycje muzyczne przejawiały się oczywiście we wspólnym kolędowaniu, przejawiały się też we wszystkich spotkaniach rodzinnych, kiedy to mój ojciec brał gitarę, na której w ogóle nie potrafił grać i grał na niej tak, że aż krew ciekła po palcach, po obrusie i po wszystkich talerzach. I śpiewaliśmy wtedy wszystkie znane melodie. Każda impreza kończyła się czarną Madonną w wykonaniu mojej babci. I to były najlepsze, najlepsze chwile w moim życiu. Właśnie te związane z moją rodziną i z muzyką. No, moja przygoda zaczęła się tak, że ja bardzo intensywnie śpiewałam już od dziecka. Startowałam we wszystkich możliwych konkursach. Znoszono mnie ze sceny. Potrafiłam sobie wymyślać zwrotki, refreny na poczekaniu. Później w szkole podstawowej chodziłam na chór, który absolutnie mnie bardzo rozwinął, jeśli chodzi o śpiew, o słuch, o poczucie rytmu. To był dla mnie też bardzo, bardzo dobry czas. A moja pani, która prowadziła chór, dostrzegła we mnie talent i ona dalej pchnęła mnie w stronę muzyki i wysłała mnie do szkoły muzycznej drugiego stopnia i skończyłam szkołę muzyczną drugiego stopnia na śpiewie właśnie. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłam bolero w telewizji, nie wykonywane przez orkiestrę, tylko muzyka jakby była podkładem do wykonania tańca, układu łyżwiarskiego przez dwoje łyżwiarzy figurowych. I pamiętam ten rytm, który tak bardzo wbił mi się w głowę, że nie potrafiłam się od niego uwolnić. A drugim utworem to był pogrzeb jakiegoś wielkiego człowieka. Transmisja z tego pogrzebu była nadawana w telewizji i pamiętam wtedy marsz żałobny Chopina. I siedziałam i płakałam. Byłam bardzo mała wtedy.